Cześć, ja jestem Zeddy i witam was ponownie w Crazy Machines 3. Rozpoczynamy tutaj paczkę łatwych misji, koło zębate, liny i balony. Wymarzona pozytywka. Ach, marzy mi się znów usłyszeć kołysankę z dzieciństwa, włącz pozytywkę. Już się robi, więc właśnie koła zębate tutaj mamy. Najlepiej, żeby były obok albo nad lub pod, rozumiem. Coś takiego, właśnie jest idealne. Tutaj też się pięknie łączy. W tym miejscu nie możemy tego umieścić, bo z tyłu nas blokuje no już przedmiot, który tam się znajduje, więc małe tutaj koła będziemy musieli umieścić w taki sposób dwa. I duże też tu jakoś będzie pasowało? Niekoniecznie to pasuje, więc w taki sposób jest wszystko dopasowane. I mamy jeszcze jedno małe. Nie jestem pewny akurat, co z nim zrobić i czy będzie ono konieczne, bo piłka wydaje mi się włączyć dźwignię. Co się stanie? To się kręci. Aha, to nie jest podłączone. No chyba tyle, tak mi się wydaje. Zaczynamy. Pozytywka się kręci z tym całym jednorożcem, ale to nie była świnia czasem. Niech ta stara pozytywka znów zagra. No zagrała, zagrała. Następny mechanizm. Transport beczek. W tej małej beczce chyba jest jakiś słynny trunek. Szybko, pomóż mi go załadować na ciężarówkę. Jest beczka, no nie możemy tego oczywiście po prostu wrzucić, tak? Nie na tym to polega. Zapadnia przycisk, otwiera się u dołu przy wciśnięciu przycisku. Mamy dwa koła zębate oraz silnik elektryczny. Tutaj ta beczka posłuży nam, żeby drugą popchać. Zawsze dwie może polecą do tego samochodu. Więc rozpocznijmy na razie, więc kula się buja. A beczka się tu zacina, więc trzeba coś zrobić, żeby ona spadła. Raczej nie pomoże do tego silnik. Nad czymś takim myślę, żeby to tak umieścić, wtedy nie jestem pewny. Troszeczkę wyżej. Właśnie chcę, żeby tutaj taka, dokładnie taka rampa się ustawiła. I wydaje mi się, że będziemy musieli tutaj to tak odpalić, te koła zębate, żeby coś się nie łapią tu niestety. Właśnie jest to zablokowane, że nie mogę tego tak ustawić. Bo to trzeba przesunąć na bok, tak? Tak myślę przynajmniej. O, teraz jest dobrze. W takim razie jeszcze jedno tutaj i o to chodzi? Nie do końca, nie do końca, ale jakby dać to wszystko nieco bardziej w lewą stronę. Poszło, poszło, akurat się tak zablokowało, że mamy. Liczyłem na to, że w sumie obie beczki polecą na samochód, ale no udało się. Takie przyjemne. Misja numer 11, kowalstwo. Kowalstwo to niebezpieczna i wymagająca praca, przydałaby się do tego maszyna. Najlepiej, żeby wielokrotnie uderzała w metalową płytkę na kowadle. Znów mamy same koła zębate. Warto na początek zawsze zacząć zobaczyć, co się dzieje, więc trzy silniki się kręcą i musimy, no wydawałoby się tylko jeden jakoś doprowadzić do końca. Tutaj duże pasuje, a czy małe też pasuje? Mały też pasuje, więc zacząłbym od tego, następnie takie coś. Tak, tylko jeszcze trzeba to jakoś dołączyć. Tym nie dam rady, za to tak w górę? Nie, niestety. Tak tego się nie zrobi. Tak po prostu, też się nie łączy. Tutaj? Nie, też nie pasuje. Nie jest to takie łatwe, jakie może się wydawać. Nie wystarczy coś takiego? Niestety nie. To się cały czas kręci, więc na pewno tutaj by pasowało coś podłączyć. O! No też właśnie akurat tak wychodzi, że się wszystko nie mieści. I w tym jest problem. Zacząć od kilku małych i potem dać coś większego. No też tu nie pasuje. Nic tu nie chce pasować po prostu. W dół zacząć. Następnie dać coś takiego. Początek wydaje się sensowny i teraz to. Niby idealnie, ale tu jest akurat taka rura, która nie pozwala mi nic zrobić. Za to to jest perfekcyjne, praktycznie. Teraz tylko trzeba to dokończyć. Coś takiego. Zgadza się? Zgadza się, okej. Ciekawi mnie, czy to jest tylko dla zmyłki, czy jednak dało się to na inne sposoby zrobić.
No nieważne, ważne, że zrobione, chodźmy do zagadki następnej. Złote zębatki. Wiesz co, lepiej wrzuć te cenne złote koła zębate do ciężarówki bez zbędnych pytań, potrzebuję ich do czegoś. To tutaj? No chyba to tutaj. Co się stanie, jeśli po prostu to odpalę? Tutaj kulka ma polecieć, więc trzeba jakoś ją odpalić, żeby... No kulka ma nacisnąć za dźwignię, tak? Złapać za dźwignię, ruszyć dźwignię i coś takiego, więc... Czy to coś da? Raczej nie. Za to małe koło? Też tu nie pasuje nigdzie. Trzeba to na lewo wziąć. I to jest po to, żeby za tą platformę się złapało. Więc trzeba to wprowadzić w ruch. Ale jak to wprowadzić w ruch? Nie mamy żadnego silnika. Co jest? Właśnie zaczynamy, gdy się wiele nie dzieje. Mogę tutaj taką ścieżkę zrobić, znaczy... Nawet też nie mogę czegoś takiego zrobić, bo wszystko tutaj nie pasuje. Aha, tu jest silnik, dobra. Nie jestem pewny, do czego to mi posłuży, jeśli to połączę. Ale możemy się przekonać za chwilę. Więc teraz jedno duże, jedno małe i powinno być idealnie. Ale właśnie trzeba to jakoś odpalić, tak? Żeby to zaczęło się kręcić. Więc trzeba nacisnąć przycisk, ale co zrobić, żeby przycisk nacisnąć? No mogę coś takiego zrobić. Jeśli ma to nam pokazać, że... No właśnie, nie tylko te koła są po to, żeby łączyć je z innymi rzeczami, ale również służą, no jakby to cokolwiek innego było, tak? Żeby platformę przychylić. I tak samo tutaj mogę czegoś takiego użyć, żeby to zaczęło spadać, tak? Tak, będzie się kręcić bez... większej specjalnej siły. Udało się! Udało się! Tak... dosyć chaotycznie, nie miałem konkretnego planu na to, ale jakoś wyszło. Tak troszeczkę samo. Trzynastka. Podejrzana zawartość. Zdaje się, że w tych beczkach jest coś niebezpiecznego. Lepiej szybko postaw ostatnią beczkę przy pozostałych, później się nimi zajmę. No, i teraz wchodzą dopiero inne rzeczy niż tylko właśnie te koła zębate. Wyciągnij z przybornika linę i klikając pomarańczowe punkty, przywiąż ją do nich. To są uchwyty na linę. Mhm. Więc element mostu, deska, lina stalowa oraz jedno koło zębate. Koło pewnie będzie pasowało tutaj. Jednak na początek nic się nie dzieje. Kule do niczego nie przy... no, przybite. Przymocowane. Mogę jednej liny kilkukrotnie użyć? Nie, mogę jednej liny raz użyć. Myślę, że coś takiego mogę zrobić? Nie wiem. Jeszcze. Zamknijmy tą podpowiedź, bo to tylko zasłania. No to będzie miało dużo siły, ale jest to za ciężkie, więc pierwsza myśl była odpowiednią, żeby przyłączyć to do środka. Więc to sprawia, że ta skrzynka nieco leci na bok. Jakbym umieścił tu deskę, to coś by się stało? Raczej nie. Właśnie, zupełnie nic. Jeszcze tak to przemyślmy. No, trzeba nacisnąć ten przycisk. I to sprawi, że deska zacznie się spadać dołem. Jeśli damy tu most, to wszystko... No to beczka bezpiecznie dojdzie do końca. I musimy jeszcze deskę umieścić tak, żeby ta skrzynka... Tyle. Znaczy, nie tyle. Tyle teraz będzie. To się przeważy, przycisk się naciśnie. A, to jednak nie jest odpowiednio połączone. A, dobra, ten... myślałem, że silnik. Dobra, ślepy jestem lekko. To powinno być już wszystko. Przyjemne, to akurat było bardzo przyjemne. Przelot balonem. Znajomy się ze mną założył. Oczywiście wiem, jak sprawić, żeby Harvey poleciał w górę. Po prostu chcę sprawdzić, czy dorównujesz mi sprytem. Szkoda, że te właśnie teksty nie są czytane właśnie, bo pierwsza część miała bardzo fajny dubbing, gdzie doktorek o różnych rzeczach nam mówił. To jest jedna z rzeczy, które najlepiej tutaj wspominam z pierwszej części, więc troszeczkę tego brakuje. Ale jednak ta gra też ma pewien urok z tym kolorowym, bardzo przyjemnym po prostu do oglądania czy słuchania światem. Ładnie się na to patrzy. I pasuje do gry tego typu. Więc, co się stanie, jeśli po prostu to odpalę? Balon leci.
kulka wylatuje, się tutaj niestety zatrzymuje. Tu jest Harvey, więc musi on polecieć, myślę, tym balonem na bok. Znaczy, myślę, no to jest akurat pewne. Skrzynka z rękawicą. Jeszcze nie wiem, co z nią. Czy coś takiego tutaj coś zrobi ciekawego? Nie do końca. W drugą stronę? To zdecydowanie nie. W taki sposób? Nie ma mowy. Nie, ten balon raczej nie do tego posłuży. Weź to na bok. Dobra. Tutaj balon może zadziałać, bo to nam otworzy drogę dla kulki. Kulka poleci. I z tym poleci dalej. Otworzy przycisk, że droga dla królika będzie otwarta. Tylko musimy tego królika jeszcze jakoś wysłać. Raczej nie w taki sposób, bo to nie jest, nie ma wystarczającej siły. Tylko co zrobić, żeby miało to wystarczającą siłę? Mamy te koła zębate tutaj w ilości niewielkiej. Ale zawsze jakieś i jest niewiele miejsc, gdzie te koło pasuje. To jest jedno z nich. Teraz mogę to sobie gdzieś umieścić, ale... Ale no właśnie nie wiem, co dalej z tym zrobić. Bo kulka leci, tak? I odpala, ale co zrobić, żeby ten królik zaczął spadać? Tego nie rozumiem. Przyznaję. Mamy to koło łopatkowe takie śmieszne. I no, ustawienie jednego koło drugiego tak mi lekko pasuje, ale nie wiem w sumie do końca, jak by to miało zadziałać. Tego balona też nie przesunę. Bo to działa, tak? Żeby to się otworzyło, kulka leci, ale... Poza tym mam tu jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Tutaj jest taki most, który jakby dało się otworzyć, byłoby nie najgorzej. I da się to otworzyć i jest nie najgorzej. Czy to tyle? To nie tyle. Ale jesteśmy na dobrej drodze, oczywiście. Musimy jeszcze tutaj jakoś doprowadzić królika dalej. Troszeczkę niechcący to wyszło. I tak trochę samo się rozwiązało. Więc to nam sprawi, że królik będzie w wiadrze, a droga dla niego będzie otwarta. Tylko trzeba go jeszcze przesunąć na prawą stronę. Tutaj ta opona leci na lewo. Leci na lewo. Odpala nam koło. Koło się kręci, prawda? Czy nie? Czy jeszcze coś trzeba doprowadzić? Trzeba nieco bardziej na bok. Mogę tak zrobić. Następnie... To prawie zadziała, prawda? Nie, nie, nie. W drugą stronę? No nie, nie mam mowy, żeby w drugą stronę to zadziałało, chociaż może. Tak, 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 na pewno. Mhm. I chyba mamy to zrobione. To znaczy, brakuje nam tego jednego koła zębatego, ale myślę, że jest szansa na to, że coś takiego zadziała? Poszło, poszło. Zobaczyłbym to jeszcze raz w normalnym tempie, jak to działa, bo fajnie się takie rzeczy ogląda zawsze. Możemy tu też sobie zwolnić to. Również przybliżyć. Nie wiem, czy przybliżać mogę tylko na środek ekranu. Nie, mogę gdzie chcę przybliżyć. Będę musiał o tym pamiętać. No i leci do nieba, do gwiazdy. Jedna z fajniejszych, bo tu już może nie do końca było większym wyzwaniem, ale jakimś tam było. Abstrakcyjne myślenie. Widzisz wiadro? Założysz się, że nie masz pojęcia, jak wrzucić do niego piłkę. No, takie akcje były podstawą pierwszej części. Wrzucenie piłki do wiadra. Tylko oczywiście na różne sposoby. Nie zawsze łatwe. Liny. Kula wyburzeniowa. Deska z uchwytem na linę, żeby linę gdzieś zawiesić. Jedno koło zębate. No, tak mi od razu pasuje. Tutaj. Do reszty. Tego schematu. Kolejna rzecz, która mi pasuje, to zrobienie czegoś takiego. Ale nie wiem, czy o to chodzi. To zielone od czerwonego różni się tym, że można je przesunąć i rzucić. Zgadza się, czy nie? Coś takiego bym zrobił. Jak to zadziała? No właśnie, to poleci na dół. Poleci na dół, poleci na dół i do mety. Tak, to musi tak się zadziać. Dzięki czemu piłka będzie w stanie wlecieć do wyjścia. Tylko jeszcze musimy jakoś to w ruch wprowadzić. Mogę tak zrobić, nie mogę tak zrobić.
Balon tutaj? Tak, balon odpala wszystko w ruch. Strasznie mi się podoba to, jak bardzo... Jak to wytłumaczyć, no... Balon nie tylko służy, żeby zabrać coś w powietrze, ale też może tutaj podnieść nieco deskę, żeby coś wpadło w ruch, albo te koło zębate. Niekoniecznie musi tylko łączyć się z innym, ale równie dobrze może służyć jak zwyczajna przeszkoda, czy też coś, na co coś innego spadnie, tak? Więc takie właśnie trochę abstrakcyjne myślenie? W pewien sposób, nie wiem. Ale wiem, że coś takiego chcę tu zrobić i to jeszcze nie będzie koniec. Albo? Po prostu, mimo że kilka przedmiotów mi zostało, no i udało nam się wykonać drugi zestaw misji. Zdecydowanie trudniejszy niż te wprowadzające, bo one bardziej były właśnie takim tutorialem. Tutaj już cały czas w miarę można było wyczuć pewien schemat, jak to działa. Ale przyjemnie się to rozwiązywało naprawdę i podoba mi się jak na razie. A jutro elektryczność, światło i wiatr. No właśnie, każdy taki zestaw ma swój pewien temat. Bardzo mnie ciekawi, co będzie tutaj na tych najtrudniejszych rzeczach, ale to kiedy indziej. Cześć.